Witam Was serdecznie. Z tej strony gry Freytaga, konkretnie Tomek Freytag. Dzisiaj będziemy mówić poniekąd o czymś, co trzymam w rękach, a co muszę odłożyć, bo jak ci, co bardziej są wtajemniczeni w tematy okultystyczno-mityczne, wiedzą, że dotykanie masek, a już samo zakładanie ich potrafi doprowadzić do najstraszniejszych wizji. Tak się wydarzyło podczas kampanii Masek Nierlatotepa, które prowadziłem przez 2,5 roku. Podczas tego cyklu, składającego się z 3 odcinków, chciałbym Wam opowiedzieć trochę o tym, ale jeszcze bardziej, żeby też nie spoilerować Wam tej epickiej kampanii, bez wątpienia jednej z najważniejszych kampanii w historii gier fabularnych, to chciałem Wam powiedzieć o swoich doświadczeniach, przemyśleniach wokół kampanii kolosów. Tak nazwałem to. Dużych kampanii, które prowadzi się czasem przez miesiące, kilkanaście miesięcy, a czasem przez lata. Akurat w przypadku Masek Nierlatotepa to rozgrywka, którą spokojnie możecie rozciągnąć na 2, nawet 4 lata, bo słyszałem o takich przypadkach. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak często gracie. Także podczas tego cyklu nie będzie spoilerów. Będą jakieś ciekawostki, jeżeli będziecie też o nie pytać, ale bardziej oczami Strażnika Tajemnic, bo tak dzisiaj mogę sobie powiedzieć w kontekście właśnie tej gry, opowiem Wam, dlaczego warto i opowiem Wam o pewnym dylemacie między kampaniami w ogóle, a przygodami krótszymi. W takim razie, moi drodzy, zaczynajmy. Pierwsze pytanie. Dlaczego w ogóle warto sięgnąć po długą kampanię? Moim zdaniem warto sięgać po długą kampanię, ponieważ w tym zawarte jest wielorakość różnych historii i to oczywiście truizm, ale ważniejszą rzeczą, która jest z tym wszystkim powiązana, to wiedza, którą zdobywacie jako osoby prowadzące taką kampanię, no bo wiadomo, że na taką kampanię składa się przygotowanie pod kątem merytorycznym, pod kątem historycznym, ale też pod takim kątem, jak utrzymać w ogóle skupienie graczy na długie miesiące, jak utrzymać ich zaangażowanie, motywację, ale też do Ciebie, badaczu i badaczko, jak zrobić to, żeby chciało Wam się grać. O tym, co zrobić i jakie sugestie czy pomysły wokół tego, co z poziomu badacza tajemnic można wcielić w ramach takiej długiej kampanii, żeby dobrze się bawić, napisze Ernest Smutalski z gry Freytaga. Niebawem będziecie mogli przeczytać ten tekst. Ernest praktycznie od początku był w kampanii Masek razem ze mną, ale też kontynuujemy dalej, gramy w różne gry i często jest tak, że te kampanie są naprawdę długie. Ale do meritum. Czyli jeżeli chodzi o tą przewagę, moim zdaniem, która jest nad zwykłymi historiami, krótkimi historiami, one-shotami, w których oczywiście jesteśmy w stanie zawrzeć pewną esencję danej gry, danego systemu RPG, ale to, czego mi brakuje, a jestem akurat osobą, która uwielbia wyciskać ostatnie soki z historii, uwielbia nawiązywać do tych historii w kolejnych kampaniach, to, że w one-shotach pewna historia się kończy i trzeba się z tym pogodzić. Najczęściej kończy się jakimś szaleństwem badacza, bądź śmiercią badacza, bądź epilogiem, w którym jest wiele różnych przemyśleń wokół tej historii, która wydarzyła się, nadprzyrodzonej historii. Natomiast kampania to coś, do czego trudniej jest się przygotować, zarówno pod kątem prowadzenia, jak i samego grania. Ja zachęcam graczy swoich do tego, żeby nie opisywali od początku bardzo szczegółowo swoich postaci.
żeby nie spisywali historii na wielu stronach. Niech to będzie A4, na którym wybrzmieje kilka różnych zagadnień związanych z ich postaciami. Na podstawie tych konkretnych zagadnień, tego w co wierzą, co lubią, czego nie lubią, kto ich gania, kto jest ich antagonistą, bo może być przecież tak, że może być antagonista od samego początku. Na podstawie tych kamieni milowych, czy inaczej nazwałbym to kotwic, odnoszących się do miejsc, do postaci, do tego, co jest ważne dla tych badaczy, robimy całą historię. I to jest oczywiście tak, że taka kampania jak Maski Nierlatotepa ma główną fabułę. Ona jest zawiła, ona ma w sobie wiele wątków, wiele postaci będziecie w stanie spotkać, postaci niezależnych, które z jednej strony będą chciały was ubić, przechytrzyć, ale z drugiej strony będą chciały wam pomóc. I maski są dla mnie taką esencją właśnie historii, w którą można poprowadzić i w bardzo różnym kierunku, i w bardzo różny sposób. I teraz, jeżeli chodzi o te wątki wyciskania soków, bo to jest jedna z takich rzeczy, która moim zdaniem jest dość kluczowa w myśleniu w ogóle o kampaniach i w zestawieniu tego z przygodami krótkimi, to, że w momencie, kiedy wyciskacie coraz więcej, bierzecie tych wątków coraz więcej, wplatacie je umiejętnie w historię kampanii, w tą główną linię fabularną, no to macie odpowiedź na to pytanie dotyczące motywacji graczy. No dobrze, ale pojawia się pytanie, ponieważ w listach piszecie, co zrobić, kiedy kampania taka jak Maski Nierlatotepa, kampania mroczna z założenia, pełna grozy, idzie w takim kierunku, że wasi badacze bardzo szybko popadają w obłęd, bardzo szybko kończy się ten fun z ich odkrywania, a bardziej ucieczka przed własnym szaleństwem i przed atakiem ze strony innych ludzi. Tu mam pewną taką propozycję. Starajcie się przeplatać, nawet jeżeli historia jest napisana pod kątem palpowym, bo Maski Nierlatotepa mają w sobie bardzo dużo takiego palpowości, czyli akcji, czyli przygody, czyli potencjalnej walki, konfrontacji. Spróbujcie to przerobić pod oczekiwania graczy. Jeżeli macie graczy, którzy chcą jak najwięcej mieć różnych emocji, często skrajnych, doświadczać tych przewrotów podczas tych historii, prowadźcie to tak, ale prędzej czy później, w perspektywie tych wielu miesięcy, zmęczycie się tym. Dlatego warto jest przeplatać i czasami siebie samego zaskakiwać tymi wyskakującymi jump scarami, czy po prostu istotami, czy jakimiś wątkami, które są mroczne. Rzecz, która jest oczywiście jak truizm i powtarzana jest wielokrotnie w różnego rodzaju poradnikach, artykułach. To, co jest straszne, to, co naprawdę nas straszy, jest niewidoczne okiem. Starajcie się używać tego wątku jak najwięcej w takich kampaniach jak maski. Takie jest moje doświadczenie. Jeżeli do tego dołożymy kwestię związaną ze snami, z nawiedzanymi przez jakieś istoty, przez jakieś głosy postaci graczy, to możemy stworzyć w pewien sposób świat w świecie. Może się okazać, że krainy snów, które są niezwykle ciekawym w ogóle wątkiem w prozie Lovecrafta, tutaj w maskach będziecie mogli wykorzystać jako jedną z dróg dojścia do końca. A być może rozwinięcia całego wątku związanego z maskami i z tym głównym antagonistą jeszcze bardziej. Nam Krainy Snów bardzo się sprawdziły. I to było zarówno przeplatanie ze snami, ale też możliwość wzięcia udziału w sposób fizyczny w tych światach. No dobrze, co jeszcze takiego przemawia za tym, żeby się brać za kolosalną kampanię? Rozwój postaci graczy. To jest kolejna rzecz. To jest coś takiego, że w momencie, kiedy
wiadomo, macie krótką historię, nie jest odczuwalny ten rozwój, tak. W przypadku wielomiesięcznych albo wieloletnich tych historii, oczywiście zarówno punkty poczytalności spadają, chyba że gracie w pulp, no to wtedy potrafią się utrzymywać na całkiem niezłym poziomie. Oprócz tego wchodzą mity Cthulhu, które oczywiście automatycznie maksimum punktów poczytalności obniżają, ale też rozwijają umiejętności czy nawet cechy waszych badaczy. Ale rozwój postaci to także to, co jest w środku. To jest historia, która żyje. Jeżeli postać ma rodzinę, jeżeli ma znajomych, jeżeli ma ziomków, miłości, kochanków i tak dalej, to wszystko będzie buzować. Starajcie się tak podchodzić do kampanii trochę jak do dobrego serialu. Tak jakbyście oglądali dobry serial i myśleli sobie, a w międzyczasie, między przygodami, między podróżą po kontynentach, co mogłoby się dziać w życiu tego badacza czy tej konkretnej postaci? No i tutaj z racji tego, że maski są idealną płaszczyzną, horyzontalną płaszczyzną do tego, żeby móc wplatać różnego rodzaju wątki, bawcie się tym. Pytajcie graczy też o to, w jaki sposób chcieliby, żeby ich postacie się rozwijały, albo co chcieliby, żeby się pojawiło w ich historii. Nawet jeżeli nie zapisali tego, to warto sobie co jakiś czas robić takie rozmowy. Prowadzić takie rozmowy i wspólnie zastanawiać się, jak jeszcze można podkręcić tą historię. Nie bójcie się też tego, że w momencie, kiedy badacze tajemnic odkryją pierwszą jakąś zmorę, jakąś istotę, jakąś część tajemnicy, to że to już nie będzie ten klimat. Otóż nie. Jeżeli podejdziecie do tego jako takiej bluźnierczej konstrukcji, która jest nieznana tak naprawdę ludziom, tylko ludzie poprzez zdobywanie tej tajemnej wiedzy są w stanie musnąć tak naprawdę delikatnie jej elementy, to zobaczycie, że nie chodzi o to, żeby wyłożyć wszystko, tak zwaną kawę na ławę. Bawcie się w niedopowiedzenia. Bawcie się też tym, w jaki sposób gracze interpretują ten świat. Może być tak, że to, w jaki sposób interpretują, i to bardzo często się w grach fabularnych sprawdza, może być ciekawsze niż to, co sobie założyliście. Pójdźcie za tym głosem. Zobaczycie, że historia rozwinie wam się w sposób niebywały. Może się rozwinąć w sposób niebywały. Patrzę sobie na swoją listę, co jeszcze. Napisałem takie hasło, ta historia żyje także pomiędzy sesjami. Rozmawiajcie ze sobą, oczywiście wszystko zależy od aktywności graczy, ale rozmawiajcie ze sobą o tej historii. Ja mam to szczęście, że moi gracze w przypadku różnych przygód, bo nie każdej, ale w przypadku różnych przygód piszą o tym, co mogłoby się wydarzyć, jak mogłaby historia wyglądać. W przypadku masek, jak gram z Ernestem Smutalskim, to on spisuje relacje w formie opowiadań. Także tam jeszcze też zawarte są różne wątki dodatkowe. Wiadomo, że opowiadanie rządzi się swoimi prawami. No to, że była super akcja, czy jakoś fajnie było przedstawione to podczas gry, to w jaki sposób potem jest to opisane w opowiadaniu, daje też taką możliwość zobaczenia, jak w tym czasie inne postacie graczy mogłyby, albo mogły wręcz odbierać to, co się działo. Ja od pewnego momentu prowadzenia w ogóle gier fabularnych podchodzę do tych gier nie jako do czegoś, co się odhacza na zasadzie rozdział odhaczony, kolejny poziom odhaczony, tylko do takich opowieści, które żyją. I staram się zachęcać do tego, żeby gracze pisali mi o różnych rzeczach między sesjami, ale też staram się wplatać takie proste wątki fabularne, odnoszące się do ich życia, odnoszące się do takich prostych, codziennych rzeczy, jak kłótnia ze swoim mężem. Powiem wam, że to się sprawdza. Czy nie zawsze gra fabularna, nawet tak epicka kampania jak Maski Nierlatotepa,
musi opierać się cały czas o ten główny wątek pogoni za czymś. Także to jest też moja taka sugestia. Co jeszcze? Można zrealizować różne swoje zamierzenia, plany i cele. Z poziomu Strażnika Tajemnic to jest bardzo ważne, że podczas długiej kampanii możecie eksperymentować. Możecie eksperymentować zarówno ze sposobem narracji, jak i z umieszczaniem różnych mechanizmów, tak zwanych gier w grach. Na przykład teraz podczas przygody, którą zresztą będę prowadził za pół godziny, grenlandzkiej kampanii autorskiej, dałem taki motyw dodatkowy, czym są określenie relacji między postaciami i bohaterami niezależnymi. Prosty zabieg. Co dana postać myśli sobie o? Oczywiście w przypadku długich kampanii to się wypracowuje bardzo często samoistnie. W przypadku krótkich rzeczy możesz strażniku, strażniczko zaproponować to, w jaki sposób postrzega dany bohater gracza, bohaterka, inne osoby. I to wam nakręci też pewne konflikty, relacje, pewną przewrotność. No wiele rzeczy tam się może dzięki temu wydarzyć. Ale też mówiąc o realizacji różnych zamierzeń, ja mam też z tyłu głowy to, że w momencie, kiedy zacząłem prowadzić maski i po przeczytaniu ich raz, drugi, potem jeszcze w trakcie ileś razy, potem dowiedziałem się o tym, że są dodatkowe jakieś wersje, jest companion, są wersje rozszerzające o dodatkowe jakieś przygody, ale też bardziej opisujące te konkretne rozdziały. Trochę czułem się przytłoczony tymi informacjami i w pewnym momencie zacząłem podchodzić do tego tak, że zacząłem sobie to czytać trochę jak czyta się dobrą opowieść, jak dobrą książkę, a nie zacząłem się trzymać literalnie tego, co jest tam napisane. W takim sensie, nie zrozumcie mnie źle, ale w takim sensie, że nie siedziałem cały czas z podręcznikiem i po prostu nie odnotowywałem, czy to już jest, a jak ten, a czy na pewno tak ten się zachował, jak powinien, jak jest opisane. Tylko w pewnym momencie ta historia poprzez te ileś miesięcy siedzenia w niej sama jakby rezonowała, sama żyła gdzieś we mnie i też mając ileś tych różnych materiałów, one się fajnie uzupełniały. I było często tak, i to Michał Hieronimczak, z którym współpracuję przy okazji gier Freytaga, bardzo fajnie też napisał w takiej krótkiej, w takich uwagach do tego cyklu. Czytaj jak najwięcej, czasem rzeczy, które są kompletnie jakby niezwiązane z grami fabularnymi, niekoniecznie związane w ogóle ze światami, w których prowadzisz. Po prostu czytaj, interesuj się różnymi rzeczami. Tańcem mongolskim, nie wiem, baletem mongolskim, ale też odkryciami nauki z tego roku czy z tamtego. Staraj się poznawać jakieś nowe słowa, dużo różnych rzeczy, z różnych poziomów. Potem okazuje się, że w trakcie takiej kampanii czasem, wiecie, jedno pstryknięcie, jedno takie słowo potrafi wam zrobić przygodę. Czasem się od jednego symbolu, tak jak na przykład drzewo życia, może stworzyć historia dodatkowa. Tak było w przypadku naszym i w przypadku w maskach napisałem taki scenariusz, który dział się właśnie w Krainach Snów. On był przerywnikiem pewnym, ale też dużo różnych, znaczy wiele, kilka odpowiedzi na pytania takie dotyczące jakby samej kampanii też bohaterowie dostali. I tam symbolem nie było samo w sobie drzewo życia, ale były owoce życia, które symbolizowały duszę i życie osób na ziemi. Ja Krainy Snów w maskach potraktowałem jako takie, powiedzmy, no takie życie po życiu. To była moja interpretacja i tam postawiłem graczy przed pewnymi takimi dylematami. Ale nie chcę wam też spoilerować, ponieważ opisaliśmy to w formie opowiadania, a za jakiś czas, myślę, też będziemy nagrywali to w formie słuchowiska. Także a propos tych planów i celów, z poziomu Strażnika Tajemnicy jest bardzo ważne, ponieważ ogrom materiałów w przypadku masek jest dość duży. Teraz ta nowa edycja daje tą możliwość, że macie na
ponad 600 stronach, tam nie wiem, czy to nie dojdzie chyba do 1000, macie tak naprawdę, z tego materiału macie możliwość spokojnie poprowadzenie przygody, która bez większego jakby zaglądania gdzieś w realie historyczne, oczywiście zależy, co chcecie osiągnąć. Ja, odwołując się do tego, co wcześniej powiedziałem, że na początku poczułem się trochę przytłoczony ilością informacji, potem zacząłem sobie to porządkować rozdziałami, ale też z racji tego, że im więcej człowiek czyta, tym więcej stara się różnych, znaczy tym po prostu więcej rzeczy nowych poznaje. I potem się okazało, że różne te elementy po prostu wplatałem gdzieś tam w samą historię. Także to jest fajny taki poligon doświadczalny dla was, ale też waszych graczy. To jest też tak, że podczas takiej kampanii gracze też uczą się grać, być razem, funkcjonować w takiej grupie, która po prostu albo się dobrze czuje między sobą, albo niekoniecznie, i wtedy jest pewien rozłam, tak? Ale uważam, że każda opcja jest jak najbardziej ok. Jeżeli okazuje się w trakcie, że któryś z waszych graczy nie czuje się w tej konwencji, którą zaproponowaliście, bo rozmawialiście o tym w taki sposób, trochę wyszło inaczej i nie daje się przekonać do konwencji, którą proponujecie, no nikt nikogo nie trzyma na siłę. Także zachęcam do eksperymentowania przy okazji długich kampanii i tego, żeby ta historia żyła. Ja jeszcze powiem taką swoją rzecz, którą stosuję, to staram się, żeby to uniwersum, które rozwijam, no właśnie, uniwersum na przykład masek, żeby to funkcjonowało dalej. Znaczy, tak jak teraz prowadzę mojej grupie Horror w Orient Expressie, to nawiązuję do rzeczy z masek. Tak jak prowadzę dziedzictwo, teraz mamy przerwę dłuższą, to tam też są elementy związane gdzieś z tym konkretnym uniwersum. Podpowiadam to, bo to jest fajne, jeżeli gracie tym bardziej z graczami, którzy przeszli z wami kilka kampanii, to zobaczycie, że satysfakcja, że będą mogli spotkać postać, albo usłyszeć o postaci, którą grali wcześniej, albo spotkać ją wręcz, jest naprawdę świetna. To są takie truizmy oczywiście, no, ale mówię o tym, bo może nie wszyscy jakby je stosują, a myślę, że warto. Ostatni punkt, jaki mam w tej naszej pierwszej części, bo też wiecie, no nie chcę wyczerpać za jednym zamachem wszystkiego, to jest: uczy innego podejścia do wspólnej rozgrywki. Ja myślę, że uczy, z mojej perspektywy uczy duża kampania przynajmniej kilku rzeczy. Pokory to jest pierwsza rzecz. To znaczy pokory dotyczącej kwestii wiedzy, tego, że mylić się, popełniać błędy. Uczycie się mechaniki i uczycie się tych zasad gry stosować w trakcie. Możecie być obkuci maksymalnie przed rozpoczęciem samej rozgrywki, a potem się okaże, że pewne rzeczy muszą jeszcze się uleżyć. Także też zasady gry konkretne gdzieś tam się wypracowują. Z mojej perspektywy uczy to improwizacji. Bo ktoś powiedział fajne zdanie, że dobra improwizacja tak naprawdę powstaje poprzez ćwiczenia, poprzez trening. Jestem tego zdania. Im więcej ćwiczymy improwizację, ale też czerpiemy tym czerpakiem z różnych treści, tym łatwiej wpadają nam pewne słowa, pewne wydarzenia, pewni bohaterowie niezależni, pewne wątki, które wykorzystujemy na poczekaniu. Jakby to jest po prostu tak, że jak mamy to naczynie pełne, to w pewnym momencie po prostu łatwiej jest nam z niego nalać. Także na pewno to. Podejścia też takiego, że tak jak w latach 90. i wcześniej lansowane było zresztą w tych pierwszych wydaniach masek też, że nie odpuszczaj strażniku tajemnic swoim badaczom. Niech poczują, że ta historia jest śmiertelna, a nawet zabij dwóch z badaczy podczas tego rozdziału. No nie, kompletnie nie. To nie jest kompletnie moja bajka. I też jeżeli ktoś wcześniej miał takie doświadczenia, bo są oczywiście tacy strażnicy czy tacy mistrzowie gry, którzy kierują się cały czas takim podejściem, takiej swojej
bym powiedział, pewnej nieomylności, pewnego, że decyzja ostateczna jest po stronie mistrza gry, a nie właśnie jakiś konsensus. Ja uważam, że w pewnych sytuacjach, w wielu sytuacjach, dojście do porozumienia jest między graczami a mistrzem gry jest o wiele cenniejsze niż powiedzenie: wasze postacie nie żyją, nie mieliście szans, tak zrobiły kości. No uważam, że nie. Dlatego długie kampanie, jeżeli też macie takie poczucie, że jesteście grupą, której się wspólnie chce przychodzić na te spotkania albo grać online, no ale tak czy inaczej, przychodzić na spotkania, w której się dobrze czujecie, to miejcie z tyłu głowy wszyscy, zarówno gracze, jak i mistrzowie gry, taką wyrozumiałość wzajemnie dla siebie. Warto jest, ja tego się nauczyłem w trakcie jakby prowadzenia kampanii, w sytuacjach trudnych robić stop klatkę. W sytuacjach, kiedy czasem gracze ponoszą emocje, w takim sensie, że chcą dokonać czegoś spektakularnego, ale nie skonsultowali tego z pozostałymi i może to mieć konsekwencje, no, dla całej drużyny, warto wtedy zatrzymać grę. Pamiętajcie, że gra fabularna ma sprawiać wam przyjemność. Że kampania, w którą gracie kolejny rok, no słabo, gdyby zakończyła się w tym momencie, ponieważ jeden z graczy wysadza się w towarzystwie innych dynamitem albo czymkolwiek. Myślę, że warto po prostu ze sobą rozmawiać. Moi mili, na dzisiaj to będzie koniec. Ja tylko zapowiem jeszcze, o czym będziemy rozmawiać w kolejnych częściach. Będą jeszcze dwie części. Jak wejdziecie sobie na nasz profil facebookowy Gry Freytaga, to tam znajdziecie całą rozpiskę w konkretnych datach. Na pewno będziemy rozmawiać o tym, jak przygotować się merytorycznie, o różnych takich tak zwanych trikach, żeby za dużo czasu nie marnować z perspektywy, nie marnować, nie poświęcać z perspektywy mistrza gry, ale przy tym mieć poczucie, że ma się pewną kontrolę nad tym, co się chce powiedzieć, w jaki sposób się chce powiedzieć, co się chce przekazać. Na pewno będzie o muzyce, na pewno będą wątki dotyczące tego, jak wplatać wydarzenia historyczne znajdujące się w konkretnych realiach, właśnie w tą historię i wiele więcej. Każdy z tych odcinków będzie inny. To nie będzie tak, że ja będę powtarzał po prostu do skutku jakiegoś te treści, tylko każdy z nich będzie inny. Także dziękuję Wam bardzo. To był stream na żywo. Dzisiaj bez pytań, ale na przyszłość myślę, że zrobimy też taką część dotyczącą pytań. Trzymajcie się. Jeżeli któryś z Was ma gdzieś przy sobie maskę, to pilnujcie jej, żeby nie wskoczyła Wam przypadkiem na twarz.